Ostatnia osoba, która wyjdzie z ruchomych piasków, wygrywa 10 tysięcy złotych. Start! Spójrzcie się, nie ma dotykania obramówki. Mamy tutaj ilość naszych ruchomych piasków dostosowaną do wzrostu, dlatego Bartek ma najwięcej, jak widzicie. I teraz proszę wszystkich o to, żeby siąść. Siadamy. Ej, czuję się, jakby wchodził w ogórkową. Siadamy do szyi, siadamy do szyi. Bo to ruchome piasko. Ruchome piaski to bardzo niebezpieczne zjawisko, z którego praktycznie nie da się wydostać. Powstaje, kiedy woda pomiesza się z piaskiem, tworząc ciecznię newtonowską, z której nie da się uciec. I my dzisiaj odtworzyliśmy te warunki, zamykając 4 osoby w boksach, a kto ostatni z nich wyjdzie, wygrywa. Każdy uczestnik ma 5 żyć. Za zadania, które będą tutaj w trakcie się działy, mogą te życia tracić. Jeżeli ktoś straci wszystkie, musi niestety wyjść. Strasznie dziwne uczucie. Takie slow-mo. Nie! Karol, czemu tu pływa papryka i kukurydza? Mam do ciebie pytanie. Nasi uczestnicy są tak naprawdę w ciecinie newtonowskiej, która no, zachowuje się właśnie jak ruchome piaski, czyli jak się w niej zapadniecie, to już nie wyjdziecie. Nie ma szans. No nie ma szans! No patrz, próbuję teraz zrobić wszystko, żeby wyjść. Ta woda jest dosyć zimna, więc zostawimy ich sobie na jakieś 15 minut. Niech, się no, trochę zmarzną. Bardzo zimna jest. Ale co to w ogóle za ciecz jest w ogóle? Kto to wymyślił, takie coś? Na pewno nie Newton. Mi nie jest na przykład jakoś super zimno. Ale ja jestem bardzo chudy, Kinga. No, ciekawa, ja nie? Słuchajcie, każdy teraz proszę, żeby włożył ręce pod kolana. Nie możecie podnieść ręki wyżej niż głowa. I kto ostatni zje czokokapa, traci życie. Czas start. Teraz jak ty wstałeś? No, możesz ręce, do głowy możesz dać, do głowy. O kurde. No, wygrałem! Mocno! No nie, to nie jest kwestia mocno! Muszę mieć to! Dobra! Przemo niestety w 5 żyć. Zostają ci tylko Przemo 4! Ej, a co to taki karmelek tu pływa w ogóle, nie? Nie karmelek. Żartowałem, w ogóle mi nie zimno. Bartek, a myślisz, że masz w pupie trochę tej ścieczy? Jest takie podciśnienie, że to mi się zasysa i mi robi lewatywę. Kochani, jesteście już 25 minut w środku, więc naprawdę dużo. A teraz, kto ostatni się zaśmieje, ten traci życie. No sorry, kto pierwszy zaśmieje, ten traci życie. Co to? Chyba ci się podoba, co? Idź stąd. Dobra, zostawcie ich, zostawcie. Widzowie, wy myślicie, że Fritz taki fajny, że tam daje 10 tysięcy. On więcej tym imię zarobi, a się znęca nad nami. Kinga traci żyćko. I proszę państwa, w tym momencie Kinga ma 4 życia, Przemek 4, reszta cały czas full. To w takim razie też będę uczciwie, też się zaśmiałem, bo myślałem, że już koniec jest. Tracisz pół życia za to, że się przyznałem. O. Już się można zaśmiać. Kochani, mam dla was mały prezent. Jeżeli komuś on wyleci, to traci życie. Nigdy go nie puszczę. Więc tutaj do środka. Jak ktoś chce, będzie mógł wyjść i zgarnąć prezent. Ja to zostawiam tutaj, jak ktoś chce. Minutę od teraz, żeby sobie po to wyjść. Słuchajcie, to jest skam! Nie da się wyjść w ciągu minuty stąd. A co było? Nie powiem. Mam dla was kolejną akcję. Będzie to losowanie. Każdy z was niech wybierze A, B lub C. A, C, A, B. Jeżeli wykonacie rzecz, która kryła się pod A, B lub C, macie szansę wylosować. Kto wybrał A? Jeśli chcecie zalosować, będziecie musieli zjeść łyżkę ostrego sosu. Macie chwilę na zastanowienie się, czy chcecie to zrobić. Jeśli założysz 15 spinaczy na twarz i wytrzymasz z nimi pół minuty, będziesz mógł zalosować. Zastanów się, czy chcesz to zrobić. I C? Jeśli wypijesz 3 napoje ekipy bez beknięcia i podtrzymasz tak 15 sekund, też będziesz miał szansę zalosować. Kto chce zrobić swój challenge? Ja! Ja! Ostry sos! Ja nienawidzę ostrych rzeczy! Ja nie robię ostrego sosu! A masz szczęście, że pływają. Od teraz też nie wolno wiązać balona. Nie może być zawiązany. Sam się tu trzyma. Ej, właśnie! Co? Bartek tutaj ma już pierwszy napój za sobą. Uuu, ej, to jest hardkorowy Przemek. Powiedzmy, że masz na to jeszcze 4 minutki od teraz, nie? I ty świeży też, liczę wam 4 minuty od teraz. Ja po dwóch już było ciężko, powiem ci, nie? Ej, to wygląda jak horror jakiś. Jak on zajebiście. Nie poddam się. Bartek Laskowski, gratulacje. Jest gim. Wygrałeś? Tak, wygrałeś możliwość losowania. Dobra, Karol, bo to będzie już końcówa. I musisz wytrzymać 10 sekund później, nie? Potwierdzam, i 10 sekund od teraz. Już? Już.
Gratulacje. Panowie, macie możliwość zalosowania sobie. I teraz nowa zasada. Balon ani sznurek nie może dotykać ruchomych piasków i nie może być związany. Proszę bardzo, woreczek dla ciebie. Jak trafisz tam w środek, masz dodatkowe życie. Jak trafisz tutaj, wykupujemy ci 4 wiadra ruchomych piasków. Jak trafisz tutaj, niebieskie, wygrywasz 100. Poza nic. Lecimy. Raz, dwa. Stóweczka, tak jest! Kurde! Od teraz zasada, nie wolno trzymać balonika również w ręku. Jakiś jest oszukany. Życie traci ten, kogo ostatniego balon znajdzie się poza... Poza ich, waszą fazą, start! No. Życie traci ten, którego balon będzie jako ostatni poza waszą... no, waszą... O, Inga traci życie. Kochani, ważnym zadaniem jest przenieść jak najwięcej wody z jednego wiadra do drugiego. Macie na to 2 minuty. Kto będzie miał tej wody najmniej w drugim wiadrze, traci życie. Czas, start! Jak to wstać? Nie da rady! Wstawaj! No, nie mogę wstać! Nie mogę wstać! Dupa mi ugrzązła! Dobra, chodź tu bliżej, chary. Chodź tutaj. Ej, ja nie mogę, no! Nie może wstać. Ręka mi ugrzązła! Zobaczmy, co tu się dzieje, bo tu jest zacięta walka, bardzo zacięta. Być może kto będzie miał najwięcej wody, dostanie też nagrodę. Ale pieku! Koniec, stop! Proszę już nie dotykać. No, wie! Przemo na tyle. No. Ej, nagraj sama w majtkach! Ej, nagraj sama w majtkach tutaj. Ma jakiego mam kloca. Cześć, co? Dobra, Kinga, masz praktycznie połowę kubka. Ej! Myślę, że tutaj jest rywalizacja o pierwsze miejsce. Więc zobaczmy, ile będzie miał Bartek. Czyli jadynka znowu, co? Nie, no pro... Let's go! Yeah! Let's go! Bartek, wygrałeś serweczkę. Yeah! Tak to się robi. To jest Przema, to jest Bartka. Przemo, masz życie, a Bartek. Dawajcie w dół. Tak wcześniej. Każdy teraz dostaje balonika, nie może się on zanurzyć w skrobi, ani sznurek, ani balon. Gracie w grę, że niszczycie sobie i atakujecie sobie baloniki nawzajem. Można psuć komuś baloniki i ostatnia osoba, która ma balonik, nie traci życia, wszystkie inne tracą. Jakby ktoś z was chciał wyjść, to jest pizza pyszna, nie? O, chyba wyjdę! Karol, a mogę zrezygnować ze 100 w zamian za kawałek? No jasne, że tak. Na czym się zastanawiam? 100 zł za kawałek pizzy, ale grubo. Dobra, Kinga, mam propozycję dla ciebie. Puszczasz balon za 2 dychy. Nie ma opcji! Dobra, to 4 piwa. Co? Każdy teraz z pozycji siedzącej będzie mógł rzucić. Jeśli traficie w środek, dostajecie życie. Jeśli traficie w czerwone, możecie przez następne 30 minut sobie stać. O, 30 minut? Jeśli traficie w niebieskie, nic się nie dzieje, ale jeśli traficie tutaj, czyli poza nasz cel, będzie kara. A kara to ostry sos. I teraz sami decydujecie, czy chcecie wziąć w tym udział. Chcę! Większość jest po tej stronie. Tak jest! Nic się nie dzieje. Ja pas. Ja też rezygnuję. Dobra, ja biorę! Dobra, uwaga, mamy drugiego chętnego na rzucanie. No nic się nie dzieje, ale ładny. Kurde, myślałem, że mam 30 minut na zewnątrz. Słuchajcie, za wami jest pewien napój. 2 osoby, które wypiją go najmniej, tracą po życiu. I macie na to 1,5 minuty, czas start. Jakie to jest ohydne! Co to jest? Ale ja nie piję żadnego syfu, stary. Ja, słuchajcie, ja byłem w więzieniu z Fizem, ja wiem, co to jest. To jest zmiksowany śledź, no. Wiem, jak on się zachowywał. Nie piję tego. Ja lubię śledzie, ale to są możliwe. Jakie to jest ohydne! O Boże! Koniec, nie pijemy! Świeży i Kinga życia nie tracą, a życie traci Bartek i Przemo. Let's go! Gramy teraz tak jak było przy BMC, w kamień, papier, nożyce. Kto wychodzi? Ja i Bartek. 3, 4. Remis. 3, 4. Remis. 3, 4. Remis. 3, 4. No i Przemo dyntka wydupał. Lać tu czy nie? Ale mam blokadę, fes, mi się chce lać, ale ja będę z jakimś oszczańcem najgorszym teraz. Ej, dobra, słuchajcie, kochani, grałem z Przemkiem, ale też wychodzę. Ej, no nie, no to przecież to oni wygrali, no nie mogę. To może skoro ja z tobą grałem, to nic się nie stanie, jak zostanę. Ej, oj, najgorsze jest to, że ja nie mogę wyjść stąd. Bartek, może ja zostanę jednak. Nie, przegrałeś, odwładasz, to ja jestem debilem, on wyszedł i tak, nie. Ale,
Ale muszę, rozumiesz? Nie możesz, no! Ej, Karol, nie mogę stąd wyjść. Co mam zrobić? Wyłaź. No co znaczy wyłaź? Nie, ja się, Karol, ja się to zleję, no Masz. A co na drabina? Co ja zrobię z drabinki? Jezu, ja zostaję z takim tryhardem, no nie wytrzymam. Leje tutaj, zaraz siura wystawię, leje kurwa środka. No dawaj, wyłaź. Ale co kurwa dawaj? No to dopuść ty kurwa. Zostaw mnie. Tak. Jak puszli. Kurwa, teraz druga. Musisz tak. Co ty masz? Pan taki marzenzo, nie mogę się przyjąć. Jak ci tam? Dobrze. Dobrze? Mi jest bardzo ciepło jak coś. Mi też, gorąco. To są wasze narzędzia? Zostaw! Zostaw! Bo on zostaje. O ty! Nie! 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 Zostaw! Zostaw! Podtopię cię zaraz. Ała! Ała! Było na time! Uwaga, udało się. Pierwsza osoba na lądzie. Nie! 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 Iga, zostały ci dwa życia. Ała! O nie! Kija! Kija! Jaka biedna! Ała! Ej, a co jak z tego nie wyjdę? To no, wiesz, że jest taka szansa, że możesz... Nie gadaj jej tak, debilu! Powinnaś chyba wyjść, Kija, wiesz? Przestanie tak gadać, no! Wyobraź sobie, że może być później, możesz głębiej tam wejść. Ja mam nogę tak, o! Co to znaczy tak, o? Ja mam... Nie mam na płasku, tylko ona jest na boku. Co? Ja mi nie chcę brała! Co? Czekajcie. Dobra, jedna noga. Pieru! Jakie fajne to! Wow! Dobra, ja... Ej, patrz, mogę w Przemka rzucić tym. Dawaj. Ała. Waszym zadaniem jest przesypać do tych waszych kubeczków, w waszych kolorach 50 gram cukru. Kto z was będzie bliżej tej liczby, zważymy na wadze, ten wygrywa. Osoba, która będzie dalej oczywiście, traci życie, a ten, który będzie bliżej, będzie mógł stać przez jakiś czas. No, macie 2 minuty. Ej, dobrze, ja mega wykładam. Ale ile ma jedna łyżeczka do kina? Nie wiem. Jeszcze macie 50 sekund. No, powiem tak, nie widać, to byłby na przykład bliżej. Już koniec? Tak. Koniec, czas stop. Ważymy teraz kubek świeżego. Kurczę, pieczone. Niezły zawodnik, niezły. I wsypujemy cały jej cukier. No i wszystko jasne. Proszę państwa, Kinga. Nie mów tak. Niestety, ale nie siądziesz sobie, bo stoisz, a ty napisz... Tak, tak, Jezu. Nie chcesz wyjść? Nie chcę, 10 koła w kieszeni mam 2 razy więcej żyć. To jest skrzynia, taka zawartość, idę położyć przed nią. 2 minuty, ktoś może go zgarnąć? Nie, no jest ogólnie, słuchajcie, jest taka dymka, że koniec. Gówno, no nie, nie, ja mam chyba gorzej ten piasek, no ja nie mogę wyjść stąd w ogóle, kurde. Tak, tak! Tego gówna tu ma. Stary! Uważaj przy lądowaniu. Ej, przejmasz podasz prezent? Nic nie było z tobą gadane, stary, o prezencie! No to otwórz, zobacz. Mam prezent, stary! Tak! Nigdy wam nie powiem, co tu było! Nie, stary, nie było! Nic nie było! Ej, dobra, sikam! Ale siny na molda! Ej, ale ciepło! W kolanach czuję aż. Jeszcze kupę zrób. Okej, słuchajcie, nad waszymi głowami pojawiły się balony. Każdy ma po 3. Tam są kary. Musicie przebić jednego. 4, 3, 2. Kocia karma. To jest kocia karma. Nie. No, ale to śmierdzi. Kto nie zje, to traci życie, ale jeżeli nie zjecie w ciągu 6 minut, czyli tyle, ile jeszcze musisz tutaj stać, no to oboje tracicie życie. Ja na siedzącą muszę jeść? Tak. 10 000, 10 000, 10 000. Jak ja mam blokadę, żeby to do buzi włożyć, no? Tak. Mam to w buzi. Ochydne. O fu! A co, ciągnie świeże? Obrzuknąłem! O Jezu, jakie to jest obrzydliwe. To mam jakaś kocia karma. Wasze zdrowie, widzowie. Śmierdzi szczynami. Nie wiem, czy to karma, czy to moje szczyny. Jak wam idzie? Oj, ciężko. A, wygrałem!
już zjadłem! Let's go, piję wody, wody! Tu jest! Wody, no nie mogę wstać przecież! No to trudno! To trudno! Nie! Co za... czekaj, mam łzy w oczach. Mam napyt i twitowy. Słuchajcie, nasi uczestnicy siedzą już ponad 2 godziny w ruchomych piaskach. Kinia 4 sekundy. 3, 2, 1... Masz wodę! Ja. Ej, to był hardcore! Postawię tu Mystery Boxa na 10 minut. I gwarantuję wam, że będzie w nim kasa. I macie 10 minut na to, czy chcecie go wziąć, czy jednak nie. Dobra, słuchajcie, boks tutaj leży przez 10 minut. Kinia! No wyjdź, Bartek! Pomyśl racjonalnie. Waszym zadaniem będzie wziąć sobie te balony do ust. Nie możecie dopuścić do tego, żeby uciekło z nich powietrze. Będę w tym czasie dawał wam różne zadania, które będziecie musieli wykonać. No i po prostu one są takie trudne, że może wam to powietrze uciec. Jezu, ale jesteś zimny. Dobra, słuchajcie, trzeba przyspieszyć, bo oni są mega zimni. Powiedz, szczep Rzeszynie Chrząszcz brzmi w trzcinie. Szczep Rzeszynie Chrząszcz brzmi w trzcinie. Ładnie, bardzo ładnie. Świeży. Powiedz stół z powłamywanymi nogami. Stół z powłamywanymi nogami. Nawdycham się tego helu. Kinga, powiedz twoją ulubioną osobę z Gen Z i też uzasadnij, dlaczego ona. No, ulubiona postać Gen Z to Wika, ponieważ czuję, że ma bardzo podobny vibe do mnie i bardzo dobrze się dogadujemy. Dobra, świeży, opowiedz żart. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba. Krzycz przez 15 sekund. Puszczę ci waszą piosenkę i będziesz musiał ją zaśpiewać razem z wami. To ja w każdy dzień. 24 na 7 czy 365. No i cel. To ja w każdy dzień. Dobrze, zaliczone jak najbardziej. Zagwizdaj ulubioną melodię jakąś swoją. To nie było gwizdnięcie. Nie da się gwizdać tym. Gwizdać, jeśli zagwizdasz, to Kinga traci życie. Tam przez chwilę było takie gwizdnięcie, takie lekkie, ale było. Zakończając ten challenge z balonem, patrzę, że tobie świeży dużo powietrza uciekło. I ja ci zabiorę pół życia za to. Ty skubańcu! Ale zabieram też Kini całe życie za niewykonanie zadania, które ty udowodniłeś, że dało się wykonać. Ale mi boli szczęka! Kinga, zostało ci w tym momencie jedno Minuta życie. Czasu do tego boksa jeszcze? Minuta. Kinga, chcesz tego boksa, to ci go mogę podać. On ma 3 życia. Świeży... co? Bierz, Kinia. Jedno życie, dobra, daj boksa. No jedno życie, przecież ja to mogę zaraz na jakimś gównie stracić. No to wyłaź. Zaraz tutaj jakieś czaby były i jeść gówno. Tylko i wyłącznie dlatego, że zostało mi jedno życie ostatnie, a ty masz 3. I w tym momencie wyszłaś z boksa. 500 złotych, dobra. Wow, to pocałuj się, Kinia. Gratulacje. Yeah! Dzień.